Cześć, z tej strony ponownie Agnieszka. Cześć, ponownie Darek z tej strony, witam Was. Dzisiaj opowiemy Wam trochę więcej o tym, na co zwrócić uwagę, jeżeli kupujemy auto używane jesienią. Tak jest. Jesień to jest taki okres, kiedy często po prostu decydujemy się na zmianę samochodu. Takich ofert sprzedaży samochodów pojawia się na rynku więcej, co oznacza to również, że po prostu jest to czas na jakieś okazje. Można kupić również auto po prostu w przystępniejszej cenie. A czy pora roku nam wpływa na to, jaki może być stan techniczny tego samochodu? Mogą się pojawić jakieś usterki, jeżeli zmienia nam się pogoda? Niestety tak. Jest to taki okres, kiedy ochładza nam się temperatura, rośnie strasznie wilgotność, po prostu powietrze. Są bardzo częste opady. No i wiadomo, drogi, kałuże i to wszystko wpływa na to, że niestety auto może częściej ulec po prostu awarii z tytułu właśnie niskich temperatur, porannych przymrozków, i po prostu dużej wilgotności. A na co zwrócić uwagę w momencie, kiedy wybieramy się do komisu i chcemy kupić auto używane? Tak, skontrolujmy układ hamulcowy, sprawdźmy wysokość klocka hamulcowego, stan oczywiście tarcz hamulcowych, i tutaj na przykład poziom płynu hamulcowego w zbiorniczku wyrównawczym. Skontrolujmy oczywiście układ elektryczny, sprawdźmy, czy po prostu wszystkie podzespoły działają i odpowiadają. Na przykład, czy guzik opuszczenia szyb się powoduje opuszczenie szyb, lub czy na przykład automatycznie składają się lusterka. Zweryfikujmy również takie podstawowe badanie diagnostyczne komputerem, czy po prostu nie wykryte są jakieś błędy. No i tutaj też jedna bardzo ważna rzecz, jak stan ogumienia. Zweryfikujmy nasze opony, stan bieżnika na oponie, czy nie jest sparciała, czy nie jest po prostu opona stara. No, zweryfikujmy również, czy mamy odpowiednie opony, po prostu na nadchodzący odpowiedni sezon, który nam się teraz niestety zmienia. A jak już zakupiliśmy to nasze wymarzone auto, to jakich usterek samochodu możemy się spodziewać jesienią? Często usterki akumulatora. No niestety wyładuje się nam akumulator, bo nie było odpowiedniego ładowania. Akumulator mógł być po prostu stary, niedoładowany. No i niestety taka usterka w pojeździe nam wystąpi. Ona niestety objawi się również tym, że auta po ranku możemy nie odpalić w ogóle. Niestety częste usterki również układu wydechowego, jest to korozja, rozszczelnianie się tego układu, to wynika niestety z dużej wilgotności, zmiany temperatur między na przykład przymrozkiem porannym, potem rozgrzeniem samochodu, takie niestety rozszczelnienia mogą się pojawić. Są również to awarie takich układów jak wycieraczki. Tak, niestety, może to śmiesznie brzmi nazwanie tego awarią, natomiast kiedy podczas opadów nie działa nam wycieraczka, ona się zużyła, traciła swoje właściwości, parametry, lub nie działa silnik takiej wycieraczki, to naprawdę taka jazda robi się dla nas niebezpieczna. Możemy stwarzać zagrożenie na drodze, tak? Jeżeli nam nie działają wycieraczki, tym bardziej jak jesienią bardzo często są opady deszczu, nie ukrywajmy. Dokładnie tak. I na sam koniec byłby to układ zapłonowy, świece zapłonowe, rozrusznik, niestety, czy świece żarowe dla silnika diesla. Tutaj warto sobie tutaj zapamiętać, że jeżeli już mamy taki ciężki rozruch naszego pojazdu, na przykład o poranku, to może to świadczyć, że ta awaria nam się rozpoczyna. Niestety może to też świadczyć o tym, że jak już auto zaczyna tak bardzo ciężko palić, to że nie odpali nam w tej chwili wcale. Niestety jest to oczekiwana awaria, kiedy pojawia się duża wilgotność, tutaj właśnie zmiana temperatur na temperatury bliskie zeru i też niestety ujemne. Warto też dodać, że usterki układu zapłonowego są objęte już pakietem gwarancji Optimum oraz pakiecie gwarancji Grand, do którego zawsze możemy rozszerzyć sobie swoją gwarancję w ciągu pierwszych 3 dni od zakupu. A jak już kupujemy auto używane jesienią, to możemy w jakiś sposób zweryfikować, czy ono właśnie posiada te usterki, o których powiedziałeś wcześniej? Tak, jeżeli tutaj dojdzie do jazdy próbnej, to oczywiście zwróćmy uwagę, abyśmy odpalali silnik zimny. Zwróćmy uwagę, w jaki ten sposób silnik startuje, czy ten rozruch jest łatwy, czy od razu silnik po prostu odpala, czy może trzeba w cudzysłowie dłużej pokręcić. Druga rzecz, w jaki sposób ten silnik odpali, czy pracuje od razu równo, w sposób taki jakby prawidłowy, czy może ma taką nieładną, po prostu nierówną pracę. Oczywiście w trakcie jazdy przetestujmy układ hamulcowy.
Również przetestujmy tutaj układ kierowniczy. No wystarczy wykonać kilka manewrów, po prostu takich próbnych hamowań. No oczywiście tutaj może bez szaleń, zwłaszcza na mokrych drogach. Natomiast tak, możemy to sprawdzić, jak ten samochód się zachowuje. No i po prostu, czy tutaj te najważniejsze rzeczy układu hamulcowego, no po prostu sterowania pojazdem, czyli kierowniczego, no i jak sam rozruch, no czy po prostu działają w sposób właściwy. Też niezależnie od tego, gdzie będziemy kupować auto, ważne jest, żeby sprawdzić, zweryfikować danego sprzedawcę tuż przed zakupem samochodu. A takich zweryfikowanych sprzedawców znajdziemy na stronie samochodyzgwarancją.pl. A to mamy opinie od prawdziwych, zweryfikowanych tak samo klientów, jak i sprzedawców. No i dodatkowo na stronie samochodyzgwarancją.pl mamy samochody, które już w cenie samochodu mają zawartą roczną gwarancję. A oprócz tego warto też sprawdzić auto używane u naszych autoryzowanych partnerów. U nich zawsze będą do wyboru trzy różne pakiety gwarancji. No i niezależnie od tego, jaki pakiet gwarancji wybierzemy, zawsze możemy w ciągu pierwszych 3 dni od zakupu sobie go dodatkowo rozszerzyć do najwyższego pakietu, czyli Grand. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie zakupu auta używanego jesienią albo odnośnie gwarancji, śmiało piszcie w komentarzach. Dzięki, cześć! Pozdrawiam, hej!